Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program. Łódź jest takim miejscem, które jak się już tutaj zamieszka, to ciężko się z nim rozstać. Drzemie w tym dosyć spora siła energii, która na mnie jako artystę działa. Jesteśmy w miejscu na Lipowej 44, w takim fajnym łódzkim podwórku i tutaj za moimi plecami stoi kamienica, którą 3 lata temu z kolegą z Wrocławia, Ciach Ciachem, malowaliśmy. Fajny z tego mural powstał, taki jeden z ciekawszych w mojej karierze, bardzo zadowolony byłem z tego muralu. No i po 2,5 roku gdzieś tak zniknął. W tamtym roku miasto przeznaczyło pieniądze na renowację tej kamienicy. Z Ciach-Ciachem siedliśmy dużo wcześniej do projektu na tą ścianę i tak sobie w internecie wyczytaliśmy wszystko, że Łódź kiedyś w ogóle nie rozbudowała się na zachód, tylko wszystko kręciło się w okolicy ulicy Piotrkowskiej, równolegle do niej i bardziej na wschód wszystko się rozbudowywało i w którymś momencie, chyba na przełomie XIX-XX wieku, już dobrze nie pamiętam, to było już 3 lata temu, była tak sroga zima, że miasto pozwoliło mieszkańcom na samowolną wycinkę drzew i dlatego została nazwa dzielnica Polesie. Bo tutaj kiedyś był ogromny bór, ogromny las, w ogóle tylko pozostałość z tego lasu została jeszcze na Parku Zdrowie. Określam siebie w stosunku do tego, co w danym czasie robię, ale generalnie zajmuję się takimi 3 głównymi dyscyplinami. Pierwszy to jest sztuka, drugie to jest ubiór i projektowanie mody. Trzecie to jest właśnie malarstwo wielkoformatowe lub też street art. Pracowałem w kilku największych firmach polskich i fajnie traktuję to jako etap swojego dokształcania się po Akademii Sztuk Pięknych, po projektowaniu ubioru. Były to następne z etapów uczenia się bardzo ważnych rzeczy na drodze swojej działalności w sensie projektowania ubioru i bardzo wartościowe były te etapy, ale wybrałem inną swoją ścieżkę i cieszę się z tego bardzo, wolę działać właśnie na swój rachunek. Akurat miałem przyjemność i zostałem zaproszony do realizacji dosyć sporych spektakli na dużą scenę. I to tak od razu, bo wcześniej nie robiłem kostiumów teatralnych, chociaż zawsze o tym marzyłem, już w liceum plastycznym marzyłem, żeby zrobić kostiumy do teatru, już nie mówiąc o studiach, gdzie cały czas mi to chodziło po głowie. Muszę przyznać szczerze, że jako artyście takiemu działający w dziedzinie ubioru i projektowania, to jest to duże wyzwanie i jak gdyby duża satysfakcja, bo za każdym razem jest to inny temat. Trochę inaczej się buduje ten świat, kreuje się całe jakby otoczenie, które ma zaskoczyć widza w danym spektaklu. Dobrze trzeba oddać charaktery poszczególnych postaci, które są przeważnie bardzo skrajne w danej sztuce, ale jednak też w całości musi to tworzyć też jakby pewien spójny świat. Często jest tak, że idę, już mam jakby kierunek całego projektu wytyczony, zaplanowany i wykreowana jest jak gdyby główna idea tego, co mamy stworzyć, ale na przykład gdzieś tam przechodząc ulicą coś ciekawego mnie napomknie, czy przeglądając pocztę w internecie, coś ciekawego mi znowu dzień przyniesie, że tak powiem i jak gdyby jeszcze staram się nagiąć ten swój projekt, żeby też część tej nowej inspiracji, tego nowego czegoś, które na mnie wpłynęło, umieścić w tym całym projekcie.
Miałam okazję poznać Gregora przy okazji realizacji projektu I Love Łódź w Fabryce Trzciny w Warszawie, gdzie miałam zaprezentować projektantów związanych z Łodzią. I wtedy wydawało mi się, że Gregor będzie idealnym takim elementem awangardowym na tej wystawie i nie pomyliłam się. Jego kolekcję widziałam wcześniej dyplomową na Złotej Nicy. Oczywiście ona zrobiła na wszystkich olbrzymie wrażenie. Wydaje mi się, że on jest z jednej strony bezkompromisowy w swoich działaniach artystycznych, a z drugiej strony jest bardzo ciepłym i normalnym człowiekiem. Robi bardzo fajne rzeczy na ścianach i zawsze sępi papierosy. Zawsze sępi papierosy, chociaż uważam, że nie powinien. Okej, dalszy etap naszej wycieczki po muralach łódzkich i chciałem też pokazać taką drogę działania, że nie tylko powstają świetne, wielkie ściany, duże realizacje. Tutaj właśnie przedstawiam swoją pracę, którą już zrobiłem w tamtym roku chyba i chciałem zaprezentować właśnie takie tereny trochę zapuszczone, mocno zaniedbane. Łódź świetnie się wpisuje tego typu działania, po prostu powinna co tydzień robić festiwale dla artystów w troszkę w mniejszej skali, właśnie w takich podwórkach, gdzie u nas w mieście Łodzi jest tego bardzo dużo. Głowa kolegi jest zmontowana z jakichś flaków, wnętrzności może człowieka, które się przeplatają tutaj w okolicy mózgu. Z tego wychodzi jakiś główny motyw, czyli nos, gdzieś tam są oczy, tutaj jedno oko jest dziurą. Troszkę wpasowałem się w to, co zostałem od tamtego czasu. Troszeczkę nowych dziur tutaj powstało, z tym trzeba się liczyć, działając w takich miejscach. Ale jakby takim jeszcze głównym jakby motywem odnoszącym się do tego miejsca, to jest ten herbik tutaj na dole, już mało widoczny. Napis złoto, który jest tak ironicznie specjalnie wmontowany. Złoto to prawda wiadomo, każdy by się chciał otaczać złotem, to się świeci, to ma swoją wartość i tak dalej. Moim zdaniem to miejsce też ma swoją wartość, ale to ironiczne zestawienie tego napisu złoto, podzielone jeszcze na dwa wersy. Pierwszy wers tak naprawdę pokazuje zło, a pod spodem napisze zło to, czyli to miejsce jest złem. Zaprosiłem kolegę Tybera i zrobiliśmy, moim zdaniem, fajny mural. To był zresztą drugi tak duży mural w Łodzi, po słynnej łódzkiej łódce. Jest maszyna do szycia, jest ludzik z kamerą zamiast głowy i to jak gdyby były nasze takie dwa najbardziej punkty zaczepienia do tego, co reprezentuje miasto. Kiedyś w historii też mam inne podejście do tego, gdy przychodzę pod taką ścianę 3 lata później i dalej w tym momencie tu w Łodzi może częściej, ale jestem w mieście, gdzie nie podchodzę pod ten mural na co dzień, nie widzę go tam z rok czy dwa i przyjeżdżam pod takie miejsce, od razu po prostu przypomina mi się sam proces malowania i dokładnie z kim ją robiłem, jaka była pogoda, czy ptaki śpiewały, czy przyjeżdżały samochody, ta lokalizacja i wpływ tego działania miasta, jak ono cię inspirowało w trakcie realizacji tego muralu. Ta powierzchnia nietypowa mnie skłoniła do tego, żeby chętnie ten projekt zrobić. Właśnie ta trójwymiarowość tej misy dojeżdżenia. No i jakoś tak zaprosili mnie chłopaki, żebym przyszedł zobaczyć, jak ta przestrzeń wygląda. Wszedłem, zobaczyłem, o, miska trójwymiarowa i jakoś tak oglądając tą miskę od razu jakoś taki szybki trop do głowy mi wpadł, żeby umieścić w niej mózg, który jeszcze tam dopracowałem elementami wanitatywnymi, czyli zżerające robaki ten mózg i jakoś tak szybko się z tego zrobiła taka holendersko-skate'owa grafika właśnie. To było ze 3 lata temu. Łódź była wtedy w takim momencie, gdy dużo rzeczy jakby się przetransformowało, pewne inwestycje w mieście były zaplanowane od dawna, potem upadały. To był taki moment w mieście, gdzie
nie wiadomo było, co powstanie, a co nie. Ja też tak jakby zabrałem się za ten mural, że pokażę trochę takiego dużego stwora, który jak gdyby przekłada jakieś klocki w prawo i w lewo. Specjalnie zrobiłem coś, że duża jest postać, która układa te małe klocki. Dla Łodzi to powinna być coraz ważniejsza postać niż jest obecnie. Dlatego, że mimo, że on nie jest oryginalnie z Łodzi, z tego co wiem, no swoją sukcesywnie, że tak powiem, swoją pracą organiczną idzie do przodu. Gdziekolwiek się nie ruszymy, z kimkolwiek nie porozmawiamy, każdy coś o Gregorze wie, albo miał z nim przyjemność pracować, albo się z nim przyjaźni. Jest na tyle barwną postacią, że już pomimo, że gdzieś ten jego dorobek artystyczny no nie jest czasowo tak mocno rozciągnięty, to wpisał się i w tkankę miejską, i taką ludzką, łódzką. Był taki fajny dzień, fajna pogoda jak dzisiaj i akurat dzień wcześniej zaatakowała mnie tutaj taka brygada, wyglądało to na takie polskie FBI. I okazało się, że panowie sprawdzają teren przed wydarzeniem, które miało się odbyć następnego dnia. Aż tak zainteresowany tym wydarzeniem nie byłem. Okazało się, że z jednym z odbiorców i jak gdyby takich kibiców, którzy towarzyszyli mi przy tworzeniu tego dużego dzieła, później się okazało przyszły prezydent Polski, który się zainteresował też tym wydarzeniem i przyjechał tutaj z całą ekipą, mnóstwo kamer i troszkę mnie to tak rozproszyło w mojej pracy, nad którą już chyba czwarty dzień pracowałem. No ale całkiem przyjemne to spotkanie się zakończyło, towarzystwo się rozjechało we wszystkich kierunkach i znowu już mogłem spokojnie pracować. Kreuje, a także sponsoruje ten program.